Witam Państwa serdecznie, Wojtek Jankowski, Ruch Suwerenność Narodu Polskiego, Brygada Siwaka. Otóż dzisiaj będę kontynuował książkę, niedługo. Natomiast chciałbym Państwu zwrócić uwagę na komentarze, które w dziwny sposób znikają i to co drugi odcinek. Jak do tej pory przypada ciągle na polityczne czytanie książek, czyżby troszkę mniej przeszkadzało? Nie wiem. Jakie to jest powiązanie i jaki to jest system tego zaprzęgstwa? Nie interesuje mnie to nawet, a wisi mi to kalafiorem, tak już powiedziałem. Widać z tego, że system się bardzo boi i myślę, że w książkach Siwaka, jak się pojawią jeszcze mocniejsze argumenty, również komentarze zaczną wyłączać. Po co to robią? Na drobie osądy chciałbym pomyśleć, próba destabilizacji, wkurzenia. Być może. Ale nie będziemy do tego dochodzić. Zanim zacznę czytać książkę, chciałbym Państwu zwrócić uwagę i to nie akurat na te osoby, tylko na sam fakt, że tego typu rzeczy istnieją. I są coraz częstsze. Mam tu na myśli panią Magdalenę i pana Bambino. I po swojemu, jak zwykle, to skomentuję, ale jeszcze raz powtarzam. Nie skupiam się na tych osobach, skupiam się na pewnej formie prowokacji. Nie będziemy dochodzić się. Z jakiego powodu? Bo to nie ma sensu w ogóle. Zawsze w takich momentach na własnym podwórku trzeba podjąć decyzję bardzo szybką. Ja z reguły mam w tej kwestii krótki ląd. I otóż pani Magdalena od krótkiego czasu jest na moim kanale, ale bardzo intensywna, wyjątkowo. Praktycznie nie tylko, że robiła swoje wpisy, ale i na każdy wpis innych odpowiadała. Forma była specyficzna, to prawda. I czym sobie pani Magdalena strzeliła w kolano lub w dwa naraz? Taka kropeczka nad i. Otóż to będzie na sam koniec. No króciutko, króciutko, nie będę się rozwodził. Otóż pani Magdalena, stosując szermierkę z panem Bambino, próbowała zrobić z siebie ofiarę. No to było dość widoczne. Czekałem końca, no i się doczekałem. Otóż bardzo często wpisy były w charakterze specyficznym, to znaczy zakochany człowieka, porzucony i nie wie, co ze sobą zrobić, traci głowę i się mści. To było bardzo częste, za częste bym powiedział. Padały również słowa, że nie zna. Jakoś ciężko mi jest uwierzyć w miłość telepatyczną pani Magdaleno. Ale dobrze, nie chciałem wchodzić w te gierki, bo mnie to nie interesuje. Zajmuję się innymi sprawami, a nie plotkami. Kto komu, co i za ile. Ale nie pozwolę sobie na swoim podwórku, żeby był bałagan. To chyba logiczne, prawda? I jeżeli pani taka szczęśliwa była, że jest na tym kanale i że może robić te swoje komentarze, ale to oczywiście serca i zaangażowanie, bo to tu pani zawsze była, prawda? Tak to było określone. To proszę mi wytłumaczyć, bo rozumiem, jeżeli by nie chciała pani dalej tej szermierki stosować się i tym samym przestać pisać na jakiś czas przynajmniej, albo w ogóle. Ale pani to określiła, że oprócz tego rezygnuje pani w ogóle z oglądania. Okazała pani wyjątkowe miłosierdzie. Z pewnością nie walcząca. I teraz jest jedna kwestia. Jak to można zrozumieć? Będąc, jak to się pani określiła,
osobą, która dochodzi tylko i wyłącznie do prawdy, że nagle ona przestaje panią interesować. No cóż, usunęła pani wszystkie komentarze, bo faktycznie, proszę sobie wyobrazić, że zdążyłem je wszystkie przeczytać oprócz tego. Jak to zestawiłem? Nie chcę dociekać, jaki cel pani był. Czyżby pani miała ochotę pobawić się ze mną? Wyeliminować pana Bambino, bo to był szantaż w pewnym stopniu, który pani zastosowała poprzez wpis, robiąc z siebie ofiarę, że już pani odchodzi. No i oczywiście, że nawet dla dobra, ponieważ ta osoba niszczy inne, a je atakując, to pani się poświęci i również nie będzie pani w ogóle nawet oglądać. Pani Magdaleno, zrobiła pani siebie ofiarę, to prawda. A tak naprawdę to od samego początku była pani stroną atakującą. I to w sposób wyjątkowo zajadły. Obserwowałem panią. Pozwoliłem się pani wypluć. Tak mogę określić. Nie było końca. Och, jak pani zależało, bym pana Bambino wyrzucił całkowicie z komentarzy, prawda? No nie udało się. Nie udało się pani Magdaleno, ponieważ robiła to pani zbyt nachalnie i bez przemyślenia. Powinna pani wyciągnąć wnioski, że nie jestem mężczyzną, który daje się manipulować. Również nie tylko ze względu na doświadczenie, to jest podyktowane wiekiem, ale tym, że w tych tematach siedzę zbyt długo. A poza tym to nie jest to, pani Magdaleno, randka w ciemno. Ja pani proponuję jedną rzecz, bo myślę, że to logo z pani prawdopodobnie twarzą, z pieskiem, jeżeli to jest pani, bardzo ładny piesek. Na sam koniec proponuję pani, by się pani bardziej zajęła. Więcej nad paterki wychodzicie i proszę sobie głowy nie zawracać oglądaniem i tym bardziej komentarzami. Panem Bogiem, pani Magdaleno. Do pana Bambino poza drobnymi rzeczami nic nie mam. Każdy ma prawo mieć jakieś uwagi. Niektóre mogą się mniej podobać lub podobać i wyciągnąć wnioski. I na tym poprzestaniemy, prawda? I na tym poprzestaniemy. A teraz najwyższy czas zacząć czytać książkę. Niech słuchają ci, którzy chcą zrozumieć, a nie ci, którzy udają, że coś rozumieją. Zakończyliśmy. Bandzior nie przychodził. Przyjmę postawę jeszcze przed samym tempem. Wezmę łyczka kawki. I zaczynamy, drodzy Państwo. Janek wracając raz z takiej zasadzki rano stwierdził: ja już nie będę chodził na te zasadzki. To tata czasu, ten bandzior dobrze wie, że my pilnujemy i nie przychodzi. Co chcesz? Może powiedzieć, że ktoś z nas mu to mówi? Jak coś wiesz, to mów, krzyczał sierżant. Ale Janek nie miał jeszcze dowodów na to, co myślał, więc sierżant krzyczał dalej. Wiesz co, filozofie, że ty możesz tak wnerwić człowieka, że można dostać cholery? A ja ciebie kocham jak syna i tu jestem, bo ty chciałeś tu pracować, tylko że ty nie rozumiesz, boś za młody. Janek poszedł do sierżanta i patrząc mu w oczy powiedział: powiem wam otwarcie, uwielbiam te
proste, jakże logiczne stwierdzenia, przepraszam, już chciałem powiedzieć komentarze, stwierdzenia. Bardzo. Dzisiaj tego nie ma. Dzisiaj po prostu tego nie ma. No weźmy na przykład takiego ułana, konfidenta, notabene zdeklarowanego. On operuje językiem Bardaszamy, to wiemy wszyscy. Sam już nawet nie wie, co mówi, ponieważ ostatnio, jak już stwierdziłem, pochwalił się, że jemu wszystko gra. Poza głową oczywiście. Łeb nie pracuje w ogóle. Ojszczański, powiedz mi, co ty możesz wiedzieć, tobie ktokolwiek gra czy nie, jaka łeb jest wyłączony totalnie, skorodowany. No zastanów się. Zacznij najpierw od pierwszego szczebelka. A ty byś chciał tu komuś przedstawiać swoje racje z samej góry. No jak byś się tam dostał? To jest po prostu, co ci to udowodnić, wirtualna Polska w twoim wykonaniu. No dobra, nie będziemy się rozwodzić. Józek, ja ciebie naprawdę szanuję i lubię. Sam wiesz, jak wojna nas zbliżyła. Dla mnie jesteś jak ojciec, którego już nie mam, ale nie będę mówił o niesprawdzonych rzeczach, boś ty jest złote serce, ale nerwy masz słabe i zaraz bez sprawdzenia zrobiłbyś głupstwo. Tutaj muszę niestety sprostować. Nie ma nerwów słabych, tylko jest pod doświadczonym człowiekiem, który wie, że jeżeli nie zareaguje, to po prostu w tych warunkach straci życie i nie tylko on, bo na jego miejsce takiego szybko się nie znajdzie. A od wymierzania sprawiedliwości są sądy. No właśnie, drodzy Państwo. Czy tak do końca? Jeżeli sąd jest sądem sprawiedliwym, to są dwie różne rzeczy, tylko trzeba jeszcze jedno wziąć pod uwagę. Że w sądzie zasiadają ludzie, którzy nie przeżyli albo bardzo niewiele. Więc te doświadczenia takie na zasadzie własnej osoby są znikome. A to powoduje zły wzgląd na sytuację. Oprócz tego, drodzy Państwo, pamiętajcie, że to nie jest kwestia, czy ktoś jest uczciwy, czy nie w tym momencie. Po prostu należy się najpierw głęboko zastanowić się i wejść w skórę danej sytuacji, tak to określę, by zrozumieć, ale bardzo mocno. A nie traktować tego jako po prostu powszedni zawód. Zawód sędziego to jest żonglowanie ludzkim życiem. I chciałbym, żeby to żonglowanie wyglądało nie tylko uczciwie, ale było podyktowane wyjątkowo dużym rozsądkiem. Ja mówię teraz o rzeczach, które w dzisiejszym sądownictwie nie istnieją, bo są zakazane. My mamy złapać bandytę i przedstawić niezbite dowody sądowi. Ja chcę uchronić siebie od kroku, który później zaważy na twoim losie. Tylko do ciebie mam tu zaufanie i tylko tobie powiem. Jak coś będę wiedział, a też, jak i ty, chcę dorwać tego bandziora, Józek. Ja ci tylko powiem taką mądrą maksymę, co starzy ludzie mówią, że najtrudniej upilnować złodzieja w rodzinie. A to jest dobre. I to? Jak to się twierdzi niejednokrotnie? Zacznijmy od własnego podwórka. Co ty, Janek? Krzyczał sierżant. Myślisz, że ten łaciak to robi? Ja go zaraz... No i poleciała litania. Co z nim sierżant robi? Jak ja kocham sierżanta. Drodzy Państwo, przecież to są naprawdę normalne, ludzkie zachowania. A to co, przepraszam, co my mamy dzisiaj? Dlatego to jest tak niezrozumiałe. A poza tym, zaraz by go wyzwali od psychopaty, bo to jest ta moda.
To jest moda. Nic nie zrobisz. Masz być taki, jaki jesteś, ani śladu, że coś podejrzewasz. Rozumiesz? Bo go spłoszysz i uniknie kary. No oczywiście, tu się zgadzam z tym, że to trzeba podstępnie. Jego trzeba złapać na gorącym uczynku. Za kilka dni bandyta obrabował człowieka, który otrzymał w biskupcu pożyczkę. Sierżant przyszedł do mojego ojca i pyta. Panie wójcie, kto w gminie wypisuje i poręcza na pożyczkę w banku? Wypisywał księgowy, a był nim mój rodzony dziadek. Po odjeździe Gabrysia ojciec ściągnął dziadka do gminy. Co nas pan podejrzewasz? Pytał ojciec. Ja już sam sobie nie wierzę, odparł sierżant. Kto jeszcze może wiedzieć, że ktoś będzie brał lub wziął pożyczkę? Jest tu w lutrach panna, co wzdycha do pańskiego Janka i ona pracuje w biskupcu, w banku, ale jeździ tam i mieszka przez cały dzień. Na sobotę i niedzielę przyjeżdża do rodziców, to córka Szymczaków, których pan chyba zna. A gdzie i jak szuka pan tego bandyty? Spytał ojciec. Bo najtrudniej podobno znaleźć koło siebie, ale nie dał już sierżant ojcu dokończyć. Czy wyjście z Jankiem, przepraszam, czy byście z Jankiem umawiali, żeby mi to powiedzieć? Nie czekał już na odpowiedź, tylko podszedł do Szymczaków. Stary Szymczak zdziwił się, widząc dobijającego się do drzwi sierżanta. Co to? Ochronę chcesz mi pan dać? Zażartował. Bo ja nie mam praw do milicji. Do twojej córki idę, a nie do ciebie, mówi niezręcznie sierżant. No, co stary Szymczak zareagował tak. Teraz, kiedy znalazła sobie chłopaka i ma wyjść za mąż, toś pan się namyślił. Stary wiedział, że córka darzy sympatią milicjanta, ale nie wiedział którego. Dobrze, że dziewczyna usłyszała tę rozmowę i wyszła. Proszę do środka. Co pana sprowadza do mnie? Zapytała od razu. Pani pracuje w banku w biskupcu. Czy tak? Tak, pracuję, odparła. Czy ktoś z ludwów panią pytał, kiedy ktoś bierze lub będzie brał pożyczkę? Dziewczyna zastanowiła się i mówi. Raz zdarzyło się, że wracałam z biskupca rowerem i w czerwonce dołączył do mnie pana milicjant, ale nie Janek, dodała szybko ten nowy. Nawet się ucieszyłem, że będę bezpieczniejsza z nim po drodze. Zaczęliśmy rozmawiać i on pytał, kto bierze i kiedy. Więc milicjantowi powiedziałam, chyba pan nie powie o tym w banku, bo mnie wyrzucą z pracy. Przecież mogłam się nie przyznać. Sierżant zapewnił dziewczynę, że nie powie, ale żeby to był pierwszy i ostatni raz. Jak ktoś się dowie czegoś od pani, to wyciągnę i to, co wiem. Na razie nie ma obawy. Nie doniosę, zakończył i pożegnał dziewczynę. Wieczorem Janek był na dyżurce i czekał na zmianę. Dyżur w nocy miał łaciak. Właśnie wchodził na posterunek, ale chciał iść przez cały dom korytarzem na podwórko. Janek zawołał go do dyżurki. Tylko nie śpij w nocy, bo może ten bandzior znów kogoś obrobi i będzie trzeba lecieć z pomocą. Łaciak zakręcił się i powiada, że na parę minut do ubikacji jeszcze wyjdzie, a później będzie uczciwie dyżurował. Janek zauważył, że kieszeń ma bardzo obciążoną i zwisa wyraźnie. Łaciak wyszedł na podwórko, a Janek obserwował, co on będzie robił. Ale po pierwsze było ciemno, po drugie z okna dyżurki nie było widać całego podwórka. Do ubikacji jednak nie wchodził. Wrócił i usiadł za biurkiem, co miało znaczyć, że już rozpoczął swój dyżur. W kieszeni jednak już tego czegoś nie miał. Co on schował i gdzie myślał Janek? Sam przecież przez parę lat ukrywał broń w domu lub w pobliżu, będąc partyzance, więc sposoby różne znał. Posiedź, mówi do łaciaka. Ja też skorzystam z wygódki i zaraz wrócę. Gdy wyszedł na dwór, mówi później Janek, to byłem pewien, że on coś tu schował i że to musi być blisko, bo nie wychodził z podwórka. Zacząłem szukać w ułożonym drewnie na opał. Co to go szabrownicy rżnęli i rąbali? Równo ułożone klocki pod ścianą ciągnęły się kilka metrów, więc trudno coś zauważyć, ale przyszła mi myśl do głowy. Jak mój ojciec na początku okupacji ukrywał rewolwer tuż pod ręką, ani matka, ani ja nie umieliśmy jej znaleźć. A on na chwilę wychodził za drzwi i wracał z rewolwerem w ręku.
Chował go po prostu w wydrążonym jednym klocku na opał. A ponieważ takich klocków było setki, więc tylko on wiedział, w którym jest jego broń. Zacząłem przyświecać zapalniczką i szukałem wyłącznie w grubym klocku. Wreszcie jest jeden, taki. I to cięższy niż pozostałe. Dobrze go obejrzałem i widzę, że jest rozłupany i ponownie składany. Podważyłem nożem, szparce i klocek się rozwoił. W środku były dwa magazynki pełne i trzeci w kolbie rewolweru. Wyjąłem amunicję, a broń schowałem do klocka. Zacisnąłem na gwoździki, jakie były wbite do tego celu. Nabrałem całe naręcze drzewa i położyłem je pod piec w dyżurce. Łaciak uważnie przyglądał się, co robię, a następnie powiedział: nie pal dziś do mnie, nie pal dziś, bo mnie głowa boli. Jak jest napalone. Po drugie, nie wejdzie do pieca. To coś przyniósł, to trzeba porąbać na mniejsze. I zaczął zbierać drewno, żeby je wynieść. Ale ja nie dałem. Co ty mówisz, że nie wejdzie? Ja ci pokażę, że wejdzie i będzie długo się palić. Rozpaliłem w piecu drobniejszym, a następnie wepchnąłem na ogień cały ten klocek z jego bronią. A wtedy właśnie wszedł na dyżurkę sierżant. Łaciak złapał się za brzuch i powiada, że musi znów do ubikacji, bo żołądek mu rozwala. Ale Janek złapał go za kołnierz i posadził do koło pieca. Siedź tu i ani się ruszę. Załatwiaj się portki. Nie no, naprawdę. Ja bardzo lubię tego sierżanta. On nie powinien być sierżant. To minimum major. Ale sierżant ujął się za łaciakiem. Co ty, Jasiu? Chcesz, żebym tu narobił nam smrodu? Pójdź go do tego kibla. Nie puszczę, powiedział stanowczo Janek, dobywając swoją broń. Zabierz mu, Józek, służbową, poprosił sierżanta. Schowaj się, Józek, do drugiego pokoju, by ten za chwilę się rozleci. A ja stanę za ścianą. Ty się nie ruszaj od pieca, krzyknął do łaciaka, bo cię rąbną. Łeka. Jasiu, co to znaczy? Pytał sierżant, czerwony na twarzy. Łaciak nie czekał, aż amunicja eksploduje i rękoma z ognia wyjął dymiący klocek, który upadając na podłogę rozdwoił się i wypadł z niego niemiecki rewolwer. Ten pocisk, co masz w biurku, to pochodzi z tej broni, powiedział Janek do sierżanta. To jest ten człowiek, co napadł na ludzi i zabierał im pieniądze. Sierżant złapał łaciaka za ubranie i dalej go bicie. Ty skurwysynu cholerny, krzyczał. To ja ciebie przyjąłem do pracy. Przepraszam, bardzo źle to zaakcentowałem. Ty skurwysynu cholerny, krzyczał. To ja ciebie przyjąłem do pracy, a ty takie rzeczy robisz? Janek nie dał bić łaciaka. Nieładnie. Bardzo, Janku, nieładnie. Przeżyłeś tyle. Oznaczenia miałeś i ty nie dałeś spełnić powinności? Nieładnie. Odepchnął sierżanta, mówiąc: Józek, uspokój się. Bicie mnie naprawić tego, co się już stało. Mój Boże. Jakie to wszystko delikatne. Ludzie nas tu szanują i jak wyjaśnimy całą sprawę, to nasz autorytet będzie jaki był. No przepraszam najmocniej, mój autorytet do sierżanta jest bezgonny. Pod warunkiem, że będzie taki, jaki jest. Ty, Janku, fajny chłopak jesteś, ale ty rób herbatkę, a niech sierżant zajmie się resztą. Mówię do ochodzeniu. Sam powiedziałeś, że nawet w najlepszej rodzinie urodzi się bandzior. Sierżant jednak nie mógł sobie darować. Uciekaj, mówi do łaciaka i sam wyjął swój pistolet. Nie, nie uciekaj, mówi Janek, bo strzeli ci w plecy. To prawda. Wsadził łaciaka do celi i zabrał klucza. Idź, Jasiu, spać. To znaczy, że rzekomo by sierżant strzelił. To ja tu tak właśnie za szybko to zrozumiałem. No nie. Sierżant nie strzeliłby plecy. Sierżant
by to zrobił na zasadzie pojedynku, pewnością. Plecy? Tacy ludzie nigdy takich metod nie stosują bandyckich. Wsadził Łosiaka do celi i zabrał klucze. Idź Jasiu spać, a ja będę pełnił dyżur. Jasiu, ja ci daję głowę, że on się wywinie z tego. I tu niestety trzeba się zastanowić to, o czym ja mówię. Bo są tak same politykiery. No, jak dorwą Akowca, to go osądzą surowo. A jak Bandziora, to go wypuszczą. Dobre stwierdzenie. Jego trzeba załatwić, bo jeszcze będą z nim kłopoty. Upierał się sierżant. W 100% się zgadzam. Następnego dnia Łasiaka zabrali aż do Olsztyna. Po 2 miesiącach wrócił, bo prokurator i sąd nie mieli dowodów, że to on zrobił. No i drodzy Państwo, przecież to jest stare, a jakże nowe. Dlaczego nie mieli dowodów? A dlatego, drodzy Państwo, że góra, ta, która tym wszystkim rządzi, ma na sumieniu tyle, że gdyby przez przypadek któryś musiał pójść, no to by poszedł na takie właśnie lekkie wczasy. Za przewinienia nieprawdopodobne. Robią to przede wszystkim dla siebie. A oprócz tego typu bandziory dla nich pracują. Czy to jest takie mało oczywiste? Czego tu nie rozumieć? A widzisz, krzyczał sierżant, nie mówiłem, że sądy są ślepe i głuche. Teraz masz filozofię swoje sądy i kary. Jakbym go tu rąbnął, to by było po wszystkim. No przecież wiadomo, co robił, prawda? Ten zabił człowieka. Psz. Przecież mógł uciekać, a ja miałem prawo strzelać. No nie? Prawo miałeś, ale byłoby to morderstwo. Mój Boże. Jasiu, oj Jasiu. Zaraz wyrwę kartkę ze złości. Całe szczęście, że to Armin Siwak pisał. Bo gdyby to był kto inny, to ja też jestem porywczy, tak jak sierżant. I strasznie mi z tym dobrze. Prawo miałeś, ale byłoby to morderstwo. Juziu. I nie upieraj się. Jak później się okazało, nikt z pokrzywdzonych nie rozpoznał Łasiaka. No proszę bardzo. Proszę uprzejmie. A wiecie, dlaczego nie rozpoznał? Dlatego, że wiedzieli, że będzie na wolności. I dlatego, że po prostu zwyczajnie zrobi to, co zrobi. A jak nawet sąd go na nowo, za przeproszeniem, skaże, no na podobne. Na podobne. Drodzy Państwo, ja właśnie zastanawiam się, gdzie tu jest logika, że przez takie posunięcia umierają, są zabijani, porządni ludzie, a łachudy dalej sobie żyją. Ciekawy jestem, czy jakby Jasiowi właśnie ten człowiek zabił kogoś z rodziny. Czy by był taki delikutaśny? To się zastanawiam, bo to chyba to należałoby przeżyć. Drodzy Państwo, o tym właśnie mówiłem. Jeżeli ktoś nie ma na tyle wyobraźni, żeby pewne rzeczy sobie poukładać, to nie powinien absolutnie brać się za takie zawody. Bo wszystko musi być dobrze wyważone. Litość? Litość? Wyrzućmy to słowo, drodzy Państwo, w stosunku do recydywistów bandziorów. Broń nie mogła być dowodem, bo pocisk, jaki miał sierżant, upadł mu i nastąpił na niego butem. Niszcząc ślady, jakie gwint w lufie zostawił na pocisku. Wiecie co? Naprawdę, ręce opadają. Sierżant klął i wymawia Jankowi, że obronił bandziora. Ty, Jasiu, powinieneś być księdzem. Nie, ja takiego księdza też nie chcę. Ja też lubię księdza ostrego, sprawiedliwego. Tak jak było kiedyś, za dawnych czasów. Ksiądz był razem ze swoimi żołnierzami.
nie odtępował ich bardzo często w modlitwie i pieśniach, które nawoływały do boju. To jest ksiądz. Niejednokrotnie sam chwycił, jak trzeba było. A co, nie można? Bandziora? No. Ty nie umiałbyś strzelić nawet do faceta, co byś zabił ojca czy matkę. Jakże się wtedy mylił. Ale drodzy Państwo, to dobrze, że to powiedziane było. Tymczasem Łasiak wrócił do siostry na gospodarkę i dalej nic nie robił. Jak mówił jego szwagier. Tylko czasami ta sprawa była powodem, że Janek i sierżant sprzeczali się. Ty mnie, Janek, nie przekonuj, że sądy są uczciwe, krzyczał sierżant. Takich ludzi nam trzeba. Oni działają tylko wtedy, jak łapią kogoś z AK. Tak, oni działają wtedy, kiedy tu, w dzisiejszych czasach, złapią kogoś, kto głosi prawdę. To kogo osądzą tak, że świata nie będzie widział? Zima minęła spokojnie. Napadów nie było dopiero wiosną. W jednej z wiosek pojawił się znów samotny bandyta, identycznie ubrany jak poprzednio. Ale i w tej sprawie śladów nie zostawił. A twarz miał zakrytą. Gospodarz sprzedał kilka tuszników i wszystkie pieniądze bandzio ukradł. Dobrze, dobrze wam wy gnioty, że wam ukradł, bo wy nie rozpoznajecie bandziora nawet. Tak, choć wiecie kto. To bardzo dobrze. Jeszcze powinien was rozebrać do naga. Kopnąć w dupsko za przeproszeniem i do tego jeziorka obok rzucić. Tak bym ja zrobił. W środku lata wstrząsnęła ludźmi wiadomość, że najbogatszy rolnik z gminy został ohydnie zamordowany. W lesie tuż przy drodze koło Biesowa. Był to rzeczywiście, jak na owe czasy, człowiek majętny. Sajdak, bo tak się człowiek ów nazywał, przyjechał tu własnym wozem. Miał dwóch dorosłych synów, którzy nie służyli w wojsku, bo mieli jakieś defekty, ale do pracy byli dobrzy. Co roku przybywała mu para źrebiąt. I w tym właśnie roku postanowił stary Sajdak przerwać dwa młode konie. Pojechał z nimi na targ do biskupca. I tam podobno wziął duże pieniądze. Synów nie brał ze sobą, bo uważał, że to strata czasu. Jak później okazało się w trakcie śledztwa, Sajdak pojechał z biskupca z gospodarzami, a tu wysiadł z wozu i poszedł pieszo. Ciało znalezionego przypadkiem po kilku dniach, przykryte gałęziami w lesie, obok drogi. Sekcji zwłok wynikało, że miał rozpruty cały brzuch od piersi aż do pęcherza. Ponieważ leżał kilka dni i padał deszcz, to śladów już nie było. Nie, proszę bardzo. A może komuś zależało? Słuchajcie, drodzy Państwo, ja rozumiem, że to były takie czasy, że było mało ludzi, ale jeżeli ktoś się nie pojawia na szansę, tak jak w jego przypadku, no to chyba poszukiwania powinny być natychmiast. Chyba komuś nie zależało na tym. A jak było kupę kasy, no to działka się należała. Tak, nie miejmy złudzeń. Pochowano więc Sajdaka, a synowie zaczęli na własną rękę prowadzić śledztwo. Milicja z Czerwonki pisała do Luterskiej, że obaj chodzą po biskupcu i rozpytują ludzi o różne sprawy. Natrafili na pastucha bydła, który w tych dniach, a konkretnie w dzień targowy, pas bydło pod lasem. Okazało się, że człowiek ten widział, jak tuż po południu z lasu wyszedł mężczyzna z rowerem i miał torbę na bagażniku. Ale widział go pasący z daleka i nie mógł bliżej określić. Obaj sajdaki jeździli w miejsce zbrodni i klęcząc oglądali ziemię dookoła. Co oni znaleźli, nikt nie wiedział. Jaką drogą doszli, że mógł to zrobić Łasiak, też nigdy nie powiedzieli. Całe to śledztwo sajdaków i zbrodnia zostały jakby przyćmione straszną tragedią, jaka rozegrała się w Bisztynku. Sam w tym brałem udział i wszystko widziałem, więc opis ten będzie wstrząsający. Ja już napisałem, ojciec zrobił ze mną
ze mnie rolnika. Gospodarstwo moje było położone 7 km od Lutrów, we wsi Księżno. Mieszkałem między gospodarstwem Janka i Ingi, a majątkiem, gdzie żył Karol z gospodynią. Ja miałem bardzo dużo kur i jajek. A sąsiedzi, państwo Sendrowie, zabili cielaka i chcieli sprzedać mięso. Wybraliśmy się z moim wozem na targ w Bisztynku. Targowisko było otoczone spalonymi podczas wojny domami. Były to mury grube, tak zwane pruskie, i liczyły 4 kondygnacje. Targ był tego dnia ogromny. Ludzi zjechało się kilkuset z okolicy, także trudno było przejść przez rynek. Tego dnia moja klacz wstąpił w zły duch. Całą drogę nie chciała iść do przodu i kręciła na boki. A na rynku trzeba było ją trzymać za uzdę, bo się wyrywała do przodu. Zobaczcie, jak zwierzęta potrafią przeczuwać, prawda? To nie jest takie rzadkie. Ludzie to bagatelizują. Na wsi może mniej, natomiast tak ogólnie to nawet nie przywiązują chyba wagi. Całą drogę, no tak, a na rynku trzeba było ją trzymać za uzdę, bo się wyrywała do przodu. Ta bardzo łagodna kobyła tego dnia w ogóle nie była podobna do siebie. I państwo Sendrowie nie mogli się nadziwić, co się jej stało. Sprzedałem kilka koszy jaj, bez liczenia kupił je piekarz z Bisztynka. Sendrowie też kończyli sprzedaż mięsa. Dzień był bardzo wieczny. Gnał chmury po niebie i gdy spojrzałem na najbliższy mur, to wydawało mi się, że on się chwieje. Lekceważyłem ten fakt. Moja klacz parsknęła głośno i wspięła się na tylne nogi, wyrywając się z rąk Senderowi. Szarpnęła tak szybko, że my oboje siedzący przewróciliśmy się na wóz. Sender złapał się za wóz i to go ocaliło. Tuż za nami zrobił się huk i wstrząs. To ten ogromny mur runął na ludzi i zwierzęta. Za kilka minut krew płynęła obydwoma rynsztokami, ponieważ rynek był pochyły. Przybili księża kubickiego kościoła, ale ci, co byli pod murem, już nie żyli. Więc ostatnie namaszczenia nie były potrzebne, a wydobycie ciał okazało się nie takie proste. Kilkadziesiąt osób, którzy byli poza obrębem muru, miało połamane nogi, bo cegły z wielką siłą leciały dalej niż padł mur. Nigdy nie podano dokładnej liczby zabitych. Sprawę tę ukrywano, gdyż karygodne było urządzanie targowiska, gdy naokoło stały spalone niczym niezwiązane mury. Ludzie jednak skrupulatnie policzyli pogrzeby i mówili, że zginęło 118 osób. Ja i Senderowie mogliśmy zawdzięczać intuicji zwierzęcia, że ocaliliśmy. Przez wiele tygodni ta tragedia była na ustach okolicznej ludności. Sprawa Sajdaka wobec takiej tragedii została jakby zapomniana. Ale nie na długo. Na posterunek przybiegła siostra Łaciaka i mówi: panie władzo, brata tak ktoś zbił, że ledwo żyje. Nawet ten męski interes ma jak bańkę, taki obity. Łaciak nie chciał nic mówić. Leżał przy 3 tygodnie w szpitalu i wrócił znów do siostry. No. Chyba sobie zasłużył. Może za mało się podzielił. Sajdaki do niczego się nie przyznawali. Nic nie widzieli i nic nie słyszeli. Za tydzień znów przybiegła siostra Łaciaka. Zginął brat, panie władzo. On nie wychodził już po tym pobiciu z domu. Super. I tak należy. Tak. Rzeczywiście było widać na ziemi, że od ubikacji coś wleczono do drogi, ale dalej ślad zginął. Janek, jedź do Sajdaków i aresztuj ich obu. Mówi sierżant. Panie sierżancie, to co zaraz? Zaraz, sekundkę, momencik. Mam nadzieję, że to będzie sprostowane. Sajdaki siedzieli już rozebrani i spokojni. Nic nie wskazywało, że to oni mogli zrobić. Chłopaki, mówił Janek do nich, muszę was zabrać na posterunek. Mam wam założyć kajdanki. Czy pójdziecie sami? Panie władzo, my możemy iść sami do tej ciupy. Nie musi nas pan pilnować. Idźcie, a ja przyjadę rowerem. Tylko coś jeszcze sprawdzę. Sajdaki poszli sami, a Janek zaczął rozmowę
z ich matką. Pani na pewno wie, gdzie ten bandzior jest. Synowie podobno bardzo słuchają rodziców, ale tu o was ludzie mówią. Robiła przy kuchni, więc odwróciła się i mówi. Pan się dziwi, że szukają zabójcy swego ojca? Nawet jeśli wiem, to nie powiem, bo już raz sąd uniewinnił tego bandziora. A to on zabił mi męża i ojca. Z syną. Pani mówi, jakby pani dobrze wiedziała, że to on zrobił. Bo wiem, że to zrobił. Mam dowody na to i synowie mają, ale więcej nie chciała już mówić. Oparła się o kuchnię i płakała. Oczywiście, drodzy Państwo, to znaczy, tu trzeba mieć pewność. I mimo wszystko trzeba mieć pewność, nie? Bo zdarzają się takie sytuacje, no, a to bardzo boli, jeżeli się człowiek pomyli. Proszę pani, prosił Janek, jeśli pani ma dowody, niech pani je nam da, a my dopilnujemy, żeby za ten zbrodnię został ukarany. W jaki sposób ukarany? W jaki sposób ukarany? Ten łasiak, tak czy owak, nawet jakby to nie był on, to i tak powinien zdechnąć, bo on już swoje miał na sumieniu, prawda? Więc tu nawet powiem wam szczerze, ryzyka nie ma. Kompletnie. Za poprzednie. Nawet w ten sposób sobie można tłumaczyć, za poprzednie. Odwróciła się od Janka ze łzami w oczach i mówi: nie dam i synowie też nie. Nie dadzą. Sądy są przekupne, nie ma tam sprawiedliwości. No oczywiście, dowody by zostały przedstawione, a oni by za przeproszeniem powiedzieli, że ktoś je ukradł. Przykładowo. Niech pan już idzie. Bo nie powiem nic więcej. Janek później wiele razy powtarzał tę rozmowę i mówił. Wierzyłem jej, że to łasiak zrobił. Mógłbym wtedy przysiąc, że mówiła prawdę. Tak byłem przekonany jej słowami. Sierżant zdziwił się, gdy z Sajtki weszli na dyżurkę bez Janka. Co, sami przyszliście? Spytał. Sami, bo pana kolega jeszcze coś załatwia. Gdy Janek wszedł, ten od razu zaczął go sztortować. Mogli przecież uciec. Dlaczego ich nie skułeś i nie prowadziłeś? A po co oni mają uciekać? Nie zabili nikogo i nie obrabowali. To im obrabowano i zabito ojca. No widzisz, Jasiu, teraz to ty zbierasz punkty. Ja z tobą, Jasiu, zwariuję. Skąd ty wiesz, że nie zabili łaciaka? A nawet, panie sierżancie, no to jeszcze raz powtarzam, na miłość boską. Nie należało się skurwysynowi? Zawszańcowi? Oni chcą się zemścić i zabić. I to jest jasne, krzyknął sierżant. Tobie ten łasiak nikogo nie zabił. A gdyby nie ja, to jak amen w pacierzu zastrzeliłbyś go. No to też, prawda? I co by się takiego stało? Spokojnie, ale dojdziemy do sedna sprawy. Jedno mogę ci zaręczyć już teraz. Łasiak ich ojca zabił. I to wiem na pewno. Tylko nie wiem, jak mu to udowodnić. Co się teraz dzieje z nim, nie wiem. Ale oni go jeszcze nie zabili. Puść chłopaku do domu, Józiu. Bo tam bydła jest dużo i sama ich matka nie da rady uporządzić. Co powiesz, powiecie, że łasiak gdzieś zaginął i żeby ich zamknęli? A może pije gdzieś na innej wiosce? Sierżant patrzył na obu sajdaków i mówi: jakby coś zamalujecie z tym łasiakiem, to dopiero ja wam dam, groził pięścią im przed nosem. Następnego dnia Janek pojechał do sajdaków. Co mamy znów iść? Na komisariat, pytali? Nie, nie trzeba, mówi Janek. Wiecie co, chłopaki, ja wam powiem. Jak ja jeździłem i chciałem zabić tego, co wydał mego ojca Niemcom, nie tylko, że zabili go Niemcy, ale męczyli, żeby wydał kolegów z oddziału. No i trafiłem na księdza, któremu ktoś powiedział, co ja chcę zrobić. Ten ksiądz wybił mi z głowy ten zamiar. Musiał się napracować nade mną, bo byłem wyjątkowo przy swoim i zdrajcę zabiję, ale znalazł drogę do mej duszy i uwierzyłem mu. I to jest, drodzy Państwo, tak zwane miłosierdzie pełzające, rozumiecie?
coś takiego powiedzieć. Zobaczcie, jaki to jest wachlarz różnych takich emocji. Raz dobrze, raz chwiejnie. I to tak na przemian. Tu trzeba być niezmiennym, drodzy Państwo, żeby uzyskać rezultat. Radykalizm, drodzy Państwo, radykalizm w kierunku dobra. Ale znalazł drogę do mej duszy i uwierzyłem mu. Zdrajca zresztą i tak zginął. To nie jest w ogóle, co to za twierdzenie? Co jeszcze mógł zrobić przed? A też nie musiał zginąć. Bo miał na sumieniu i innych. Ja wam chcę powiedzieć, wystarczy jednego mieć na sumieniu z premedytacją. To wystarczy, nie potrzeba mieć kilku. Gdyby się reagowało od razu, to by był tylko jeden na sumieniu, a nie wielu. Proste? Proste. Po co więc brać na sumienie łobuza i brudzić sobie ręce? Boże ty mój, jak w ogóle może wyjść takie słowo z ust człowieka, który przeżył coś? Jeszcze śmieć własnego ojca. To tego ja nie potrafię zrozumieć, to jest już szczyt głupoty, tak to określę. Macie matkę, taką wspaniałą kobietę. Nie róbcie jej bólu. Bólu. No przecież zadośćuczynienie, a tym samym świadomość, że już ta łachudra nikogo nie skrzywdzi i nie zabije, no to chyba jest coś najbardziej istotnego w tym temacie. Absurd. Nie róbcie jej bólu, że jesteście też mordercami, jak ten, co zabił wam ojca. No, porównanie, drodzy Państwo, wymiaru sprawiedliwości, prawdziwej sprawiedliwości, jest porównywane do zbrodni. To w ogóle jakieś bzdury. Panie, pytali Janka, a jak my byśmy dali wam jego buty i te nogawice, co nosił na głowie, woreczek, co ojciec nasz miał na szyi i pieniądze, co ojciec wziął na konie? Czy to wystarczy, żeby go skazać? Myślę, że on, widząc, że sąd ma tyle dowodów, to sam się przyzna, licząc na łaskę. Potem Janek mówi, to chyba ja wydałem wyrok na łaciaka. Ale wtedy wierzyłem, że jeśli dojdzie do rozprawy, to sąd musi go skazać, bo to on jest winny. Umówiłem się z sajdakami, że przyjadą na posterunek i oficjalnie powiedzą, co dzieje się z łaciakiem. Gdy usiadłem obok Józka przy biurku, ten spytał się mnie, coś ty taki podnerwowany? Patrzysz ciągle na ulicę, na kogo czekasz? Zaraz tu przyjadą sajdaki i złożą oficjalnie zeznanie. Mają tego łaciaka żywego i zaraz pojedziesz do niego. Tylko Józiu, proszę cię, zachowaj spokój na miłość boską. Narki, wiecie co? To tak chwilami jak monopauza. Jak monopauza. Jeden drugiego uspokaja, potem jeden drugiego nakręca. Co to w ogóle jest, drodzy Państwo, takiego łajdaka, który ma na sumieniu już tyle osób. To mówimy jeszcze, to nie jest tylko i wyłącznie, że akurat ojca im zabił. To co inne osoby, to są gorsze? Inne osoby mniej cierpią? Bliskie, które straciły? Bo jeżeli się bierze od strony prywatnej, własnej, no to trzeba to rozdzielić. Kwestie rodzinne, najbliższe rodziny wewnętrznie najbardziej bolą, ale my nauczmy się patrzeć na to z rozsądkiem. Nie ma prawa taka łachudra żyć, która z premedytacją zabiła i to jeszcze nie jednego człowieka, wystarczy jednego. Jeszcze raz powtarzam, dlatego by nie doszło do następnych, bo każdy
kto się przychyli do jego uwolnienia lub nieskazania, jest odpowiedzialny później za następne ofiary. W takim samym procencie, jak i on. Rozumiecie, że tak to powinno być? Nie mylę się w tym. I nie mylę się w tym. A dlaczego tak nie jest? Jeszcze raz powtarzam. Ponieważ bandziory ustalają prawo. To jest niszczenie, powiem wam szczerze, normalności. Obaj sajdaki usiedli i starszy zaczął mówić. Oto jest woreczek, który ojciec miał na szyi. Są i pieniądze, chociaż nie wszystkie. Jest płaszcz i buty, które się przebrał, i ta nogawica na głowę. A gdzie łaciak? Spytał sierżant. On jest zamurowany nad jeziorem w starym bunkrze. Szybko więc zorganizowano konie i wóz, żeby tam dojechać. Szybko. Ale jak trzeba było organizować się, drodzy państwo, by łapać łobuzów, to nikogo nie było. Bo tam nie ma ryzyka. To jest patologia, powiem wam szczerze. Absurd. Daleko za lutrami na górce był rzeczywiście bunkier. Ja bym tylko z granatem tam pojechał, pierdyknąłbym granat i to wszystko. W którym i ja z chłopakami 2 lata temu byłem. Zaczął rozbijać zamurowane drzwi. Czy jeszcze żyje? Myśleli wtedy wszyscy. Czy wy słyszycie to? To co ja? Czy to jest tylko ciekawość? Dobra, pożartuję sobie. Może litość? No to świetnie. Czemu nie próbował rozebrać świeżego muru i uciekać? No pewnie był związany. Za chwilę się wszystko wyjaśniło. Rozbierać muru nie mógł, bo kajdanki były zatrzaśnięte do klamry w betonie. Bardzo dobrze. Żył, ale półprzytomny. Drodzy państwo, takiemu sukinsynowi to taka śmierć przystoi wyjątkowo. Na posterunku doszedł do siebie. Przyznał się do zbrodni i na drugi dzień zabrano go do Olsztyna. Proces odbywał się publicznie w Bisztynku, w sali gimnastycznej przy szkole. Ja powinienem teraz zakończyć, moi drodzy. Przecież to było pięknie, prawda? W idealnym momencie, no tak czy nie? Na rozprawie odwołał swoje przyznanie się do zbrodni, mówiąc, że był katowany i musiał to zrobić. A rzeczy te, jak woreczek i ubranie, znalazł i wziął, nie podejrzewając, że one związane ze zbrodnią. Proszę, jakiś szczęścia, jak w Totolotka Wałęsa. Broniło go 2 adwokatów bardzo sprytnie. Rozprawa trwała 3 dni. Liczni świadkowie nie stwierdzili, że poznają Łaciaka jako bandytę, bo miał zakrytą twarz. Atmosfera robiła się coraz bardziej gorąca. Ściągnięto wojsko do ochrony sądu. Na sali krzyki, że sąd jest przekupiony. Sędzia bardziej zażarcie zwracał się do sajdaków niż do winnego. Na pytanie, czemu chował broń, skoro musiał nosić oficjalnie, stwierdził, że to nawyk z wojny, że się ukrywało broń. A po co wypatrywaliście urzędniczkę, kto bierze pożyczkę w banku? Wypatrywaliście, przepraszam. Bo chciałem złapać tego, co popsuł milicji opinię. Sala huknęła śmiechem. Ale wiecie co? Naprawdę. Wypisz, wymaluj. To jest dzisiejszy sąd. Wypisz, wymaluj. Czy pani wiedziała, pytał sędzia sajdakową, że synowie przetrzymują bezprawnie Łaciaka. Nie wiedziałam, ale wiedziałam. Bardzo dobra odpowiedź. Że śledzą Łaciaka. Czy pani wie, że to jest karalne? Boże ty mój. Coś nieprawdopodobnego. Przetrzymywać człowieka uwięzionego o głodzie? A czy sąd wie, spytała sajdakowa, że zabił męża i ojca synom? Nie ma na to dowodu, krzyczał sędzia. To poszlaki i to naciągane. Świadkowie z Biersowa poznawali Łaciaka, że tego dnia jeździł rowerem w pobliżu, pastuch też. Ale sędzia podważał,
że to, że było daleko od świadków i nie mogło, nie mogą jednoznacznie stwierdzić, że to właśnie był łaciak. Ludzie nieobyci z sądem bali się mówić, a obrońcy robili co chcieli. O cholera, mówi Janek, bo siedzieliśmy obok siebie. Wygląda na to, że ci chłopcy mieli rację. Trzeciego dnia, mi się rzygać chce na takie racje, na przyznanie racji tego typu. Rzygać mi się chce, naprawdę. Jak ja bym to wziął w ręce do państwa, to tu, jakby ktokolwiek miał kogokolwiek obrabować, zabić, gwałcić, to by się bardzo musiał długo zastanowić, bo kara by była taka, żeby każdy widział i czuł nawet, jak go tam nie ma. Tak bym to zorganizował. A te sukinsyny, sędziowie, by mieli to samo, identycznie. Identycznie. Wygląda na to, że ci chłopcy mieli rację. Trzeciego dnia obaj bracia nie stawili się na rozprawie. Matka ich przyniosła zaświadczenie, że obaj są chorzy i leżą w jezioranach. Sąd wezwał Janka jako świadka i wypytywał. Po przesłuchaniu sędzia mówi tak. Z waszego zeznania wynika, że chcecie ukarania łaciaka. Czy macie osobiste porachunki z nim? Nie. Nie mam. Wysoki sądzie, mówi Janek. Gdyby nie ja, to on dwukrotnie by już nie żył. I on doskonale o tym wie. Czy oskarżony to potwierdza? Pytał sędzia. Łaciak potwierdził. Zeznawał też sierżant i mówił, że wierzył, iż łaciak rabował ludzi, a następnie zabił starego sajdaka. Sąd udał się na naradę i tłum na ulicy wrzał jak kocioł z gotowaną wodą. Ludzie nie wychodzili z sali, bo bali się utracić miejsce. Dopiero po 2 godzinach wyszedł sąd do ogłoszenia wyroku. Sędzia zaczął odczytywać wyrok. Sąd nie dopatrzył się winy. Proces jest poszlakowy i nie ma niezbitych dowodów i świadków, że to właśnie Maciak zabił sajdaka. Gdyby to był AK człowiek, no to drodzy państwo, by tego nie zrobił, aby był sądzony jako morderca. Zrobił się na sali krzyk i sędzia nie mógł już dalej mówić. Pękły bariery oddzielające od publiczności i sąd uciekł z sali. Dopiero w innej sali bez publiczności odczytywano wyrok, z którego wynikało, że oskarżony będzie przewieziony do więzienia w Olsztynie, gdyż czeka go inna rozprawa. Sąd nie wyjaśnił za co ta rozprawa. Dopiero po miesiącu dowiedzieliśmy się, że uderzył nożem wartownika. Furgonetka nie mogła wyjechać, mimo że wojsko robiło co mogło, więc rozebrano fragment parkanu z tyłu i tą drogą zaczęli wywozić łaciaka. Ludzie i tu dopadli samochód, obrzucając go kamieniami, a mimo tych kamieni wyrwali się i pojechali na Olsztyn przez Lutry i Jeziorany. Finał tej sprawy rozegrał się pod Jeziorami. Gdy furgoneta wjechała za zakrętu w lesie, to wpadła wszystkimi kołami na wojskową kolczatkę, jakiej Niemcy używali do zatrzymywania samochodów. Samochód zataczając się stanął na poboczu drogi, a z zewnątrz wysunęły się lufy konwojentów. Z pobliskich krzaków zaterkotał Erkan, przebijając karoserię u góry. Wszyscy rzucili się na podłogę, a głos z lasu krzyczał. Wszyscy wysiądź, ręce trzymaj do góry. Nie mógł wysiąść tylko łaciak, bo był przykuty kajdankami do uchwytu. Ty też masz wysiadać, krzyczał ten z lasu. Nie mogę, odpowiada łaciak, bo jestem przykuty. Panowie wszyscy macie odejść dalej od samochodu, rozkazywał głos. Gdy kierowca i konwojenci odeszli, to z lasu wyszedł człowiek w masce, jakiej używają pszczelarze. Wyszedł rozkuł łaciaka, przecinając kajdanki, ale gdy wyszli z samochodu, to wyjął swoje kajdanki i przykuł łaciaka do samochodu, tylko że rękoma od tyłu.
Odpiął mu koszulę i spodnie, tak, że łaciak miał cały brzuch goły. Wtedy ten w matce wyjął nóż i spytał łaciaka. Czy poznaje ten nóż? Łaciak kiwnął głowę i chyba zrozumiał, co go teraz czeka. Człowiek w matce wsadził nóż po rękojeść w dole brzucha i ciągnął aż po same żebra. Wypadły jelita na zewnątrz, ale łaciak jeszcze żył. Zahaczył nożem o te jelita i wyciągnął je coraz bardziej, aż wyciągał je coraz bardziej, aż opadały na ziemię. Dziękuję panu Albinowi Siwakowi za tak precyzyjne opisy. Bardzo to lubię. Niech każdy słucha. Niech się nikt tutaj nie gorszy. Tak. Bo większość takich delikatnych jest. Jak ktoś nie wytrzymuje, nie sobie weźmie coś na uspokojenie. Tu napluł na nie i odszedł. Panowie, proszę się położyć twarzą do ziemi, powiedział do stojących konwojentów. Gdy już się położyli, podszedł do każdego i powiedział. Kładę każdemu na plecach odbezpieczony granat. Jeśli się nie będziecie ruszać, to nie wybuchnie. I ktoś to podejmuje z was. Wszedł do lasu i więcej już go nie widzieli. Konwojenci leżeli, nie ruszając się koło godziny. Obok nich gonił krowy 10-letni chłopiec i spytał ich, czemu nie położyli się spać na trawie, tylko na kamieniach. My nie śpimy. Leć chłopcze do domu, żeby ktoś starszy przyszedł i zjął z nas te odbezpieczone granaty. Jakie granaty? Mówi chłopiec. To zwykłe kamienie i sam je z nich zdjął. Następnego dnia wojsko i milicja szukała śladów. Drodzy Państwo, widzicie, tu jest przykład człowieka, który zrobił to, co miał zrobić. Prawda? Czy dalej będziemy takimi miernotami w swojej większości? Że nie dość, że nie potrafimy zrelacjonować tego, jak należy, a nie mówiąc już o tym, że a nawet jeszcze inaczej powiem, nie dość, żebyście w swojej większości nie byli w stanie zareagować jak należy, to jeszcze z kanapy będziecie to krytykować. To jest ciekawe bardzo. Lekarze jednak orzekli, że obaj są chorzy i nie mogą. Następnego dnia wojsko i milicja szukała śladu. Przywieziono z jezioran do Olsztyna obu sajdaków na badania. Lekarze jednak orzekli, że obaj są chorzy i nie mogli wstać i tego dokonać. Ale ludzie w Lutrach byli innego zdania. Gdy na święta przyjechali misjonarze do Lutrów, to matka obu synów przyprowadziła do nich do sąsiadów. Ludzie byli ciekawi i przyglądali się, czy ksiądz da dopasowania stułem, czy nie. A to by według nich znaczyło, że sajdaki zabili łaciaka. Co za dziadostwo. Taki ksiądz powinien dać na samym początku, pierwszym za to zrobili. Podziękowaniu. Misjonarze jednak byli mądrzejsi, bo zabrali obu sajdaków do zakrytki i nikt nie widział. Czy to jest mądrość? Nie. To jest, drodzy Państwo, ukrywanie pewnych rzeczy, a tym samym oportunizm zwykły. Trzeba zamanifestować, pokazać, że się jest takimi ludźmi, prawdziwymi obrońcami, skoro się nie ma sądów. Czy całowali tę stułę, czy nie? Opinia i tak była przychylna sajdakom. Nikt im złego słowa nie powiedział na ten temat. Do dziś, jak spotykam w Lutrach starszych ludzi pamiętających to wydarzenie, to oni twierdzą, a co się zmieniło? Czy dziś są uczciwe sądy i sprawiedliwe? Jeszcze jest gorzej. A dlaczego jest gorzej? Właśnie dzięki takiemu społeczeństwu, takiej społeczności, drodzy Państwo. Dlatego jest gorzej. Sądy sobie pozwalają tylko dlatego, że społeczeństwo śpi tchórzliwe w swojej większości.
jest chwiejne w rozkroku. Tu są ludzie, co po pijaku jeździli, zabijali innych. Myśli pan, że może siedzą? Są to przykre słowa, ale mają rację. Obecnie, gdy szykują tę książkę do wydania, po upływie prawie 60 lat od tych wydarzeń, mogę śmiało twierdzić, że nie tylko nic się nie poprawiło w sądownictwie przy wymierzeniu kary. Jest jeszcze gorzej. Zgadzam się, pani Albinie. I prawda, młody wtedy wymiar sprawiedliwości w PRL dobrze ścigał i ostro karał za udział na przykład w AK, bądź za politykę niezgodną z winią PRL. A kryminalne przestępstwa wtedy też były przez sądy naciągane na korzyść przestępców, a nie pokrzywdzonych. Ja i moi znajomi nie możemy pojąć, co jest przyczyną tego, że w naszym sądownictwie taką opieką otaczają sądy przestępców. No jeszcze raz powtarzam, dlatego, że tam zasiadają przestępcy. I to jest na zasadzie asekuracji, jak i również korzyści finansowych. Jakie to proste. Jeżeli ktoś ukradnie milion, powiedzmy sobie, i się podzieli z takim sędzią, no to przepraszam najmocniej. Z taką mentalnością oni odmówią? Nie odmówią. Proszę uprzejmie. Są przyzwyczajeni wręcz. To są biznesmeni. Przecież i dziś mamy liczne dowody, że jeśli cię okradną, zgwałcą czy pobiją, to lepiej tego nie zgłaszać władzą, bo uczynią cię winnym. Tak, drodzy Państwo, bardzo dobrze, Pani Albinie. Jeśli już muszą skazać, bo opinia publiczna i dowody przestępstwa są niepodważalne, to owszem, skażą niepodważalne. Tylko jest pytanie, jaki ten próg trzeba przebić? I w jakim procencie to się odbywa? Ja wam powiem, zerowym. Najlepiej znaleźć kozła ofiarnego, ale tym kozłem ofiarnym powinien być człowiek, który docieka prawdy. Takiego manewrować. A to nie jest trudne. Ale zawsze skazany otrzyma złagodzenie wyroku za dobre sprawowanie. Otrzyma liczne przepustki do domu. Dadzą mu pokoi, którym mogą odwiedzać go kobiety i uprawiać miłość. O, proszę uprzejmie. Jak piszą gazety, utrzymanie takiego więźnia kosztuje miesięcznie ponad 2000 zł. A człowiekowi, który uczciwie pracował całe swoje życie i przeszedł na emeryturę, dadzą góra 1500 zł. I gdzie tu jest sprawiedliwość? Nie jestem zwolennikiem samosądu. Kiedy oglądamy wiadomości w naszej telewizji i czytamy gazety codziennie, mamy przykłady, jak nasi posłowie i senatorowie kpią sobie sprawa. Jak bandyci w ogóle nie wstydzą się i nie przejawiają w sądzie okruchy, że zabrali komuś życie. Wtedy często myślę, że przydałby się taki Józef Barcie, milicjant lutrów, który to wszystko upraszczał i sam wymierzał sprawiedliwość, bo sądom nie wierzył, a może zmiękłaby rura potencjalnym bandytom. Ja bym dał to bez znaka zapytania. Naturalnie. I tym miłym akcentem życzę wszystkiego Państwu dobrego. Dziękuję za wysłuchanie. Myślę, że zakończyłem tym razem w idealnym momencie z Panem Bogiem.